Agata Smalcerz, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 23 sierpnia. Zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od informacji epidemiologicznej. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 107 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. W Jaworznie nie potwierdzono zakażeń, a 50 osób przebywa na kwarantannie. W niedzielę 22 sierpnia na Geosferze odbył się piknik rodzinny. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. Jak na Geosferę przystało, niedzielny piknik rodzinny zorganizowany tam 22 sierpnia cieszył się wielkim wzięciem. I wcale nas to nie dziwi. Na pikniku wielka rzesza grzecznych, zaciekawionych i zadowolonych milusińskich. Na początku kolejka ustawiła się do technika kryminalistyki Pawła Tabora z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Z wielkim zaciekawieniem mali i duzi poznawali tajniki daktyloskopii. Ale co to daje, pytamy po całej prezentacji. Do sprawdzenia odcisków. Po co to komu? Żeby sprawdzić, czy sprawca był tym sprawcą, czy nie. Dobrze. A ty myślisz, Wiktoria, że co to takiego? Jakby to powiedzieć, że odcisk jakby kogoś był, na przykład złodzieja, i ktoś by się wkradł do domu. To tak by się dało zrobić. A potem się go znajdzie? Nie, raczej chyba nie. Sądzimy, że jednak ślady linii papilarnych do czegoś się policji przydadzą. Tuż obok zaproszono na geologiczny kącik artystyczny. Olivier, lat 5, tworzył, jak powiedział, dinusie ze spinaczy i bransoletki z amonitami. Udało mu się też stworzyć zielnik z kwiatami łąkowymi. W planach z rodzicami ma grę terenową. Michał, lat 8, malował obok dinozaura, wprawdzie czerwonego, ale uzasadnił, że taki to dinozaur, bo z wyobraźni. W jego opinii dinozaury mogłyby być dla ludzi niebezpieczne, mogłyby ugryźć i zjeść. Dobrze więc, że wymarły. Nieopodal z plastikowych rurek budowano cuda i dziwy. Olek, lat 10, skonstruował helikopter taki do wszystkiego i do ważenia rzeczy. Równie dobrze bawiły się maluchy przy rzutach do celu, przy układaniu megapuzli i megaklocków. Gra terenowa Triasowy Detektyw łatwa nie była. Kto by na przykład wiedział bez internetu, co to takiego skala mosza? Zabawa i tak była przednia. Wymyślono z pożytkiem udany sposób na straszną dziecięcą nudę. Hubert Gędłek przekazał aż 10 worków z rzeczami do lokalu dla ludzi potrzebujących. Mocno wspiera akcję naszego jaworznickiego szewca, pana Piotra. Nowo otwarty lokal dla ludzi potrzebujących, który stworzył nasz jaworznicki szewc, pan Piotr Radomski, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie tylko wśród ludzi potrzebujących, którzy zupełnie za darmo mogą tu przyjść i wybrać dla siebie to, co potrzebują, ale również wśród ludzi, którzy przynoszą do lokalu rzeczy, dając im drugie życie, a tym samym pomagając tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Pan Hubert Gędłek również postanowił wspomóc cały projekt i tę niezwykłą akcję Pomaganie przez ubieranie. Przekazał aż 10 worków z ubraniami, oczywiście nadającymi się do ponownego użycia. Tym akcentem pomoże nie jednej osobie. To nie pierwsza zbiórka pana Huberta i nie pierwsza okazana pomoc ludziom potrzebującym. Jaworznie organizuje nie pierwszą zbiórkę. Głównie są to zbiórki z grupami motocyklowymi, tutaj grupa motocykliści Jaworzno, Wilczawa Tacha, Team Wolni. Jest to naprawdę kilka grup z całego regionu i to nie jest tak, że uwarunkowaliśmy sobie jedno miasto, pomagamy po prostu tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. A tyle tych rzeczy, bo mamy naprawdę dużo, dużo mieszkańców, którzy chcą pomóc i mają otwarte serca. No niestety przez pandemię nie mogliśmy oddawać odzieży, ale zostało stworzone tutaj takie miejsce w naszym mieście. Więc dlaczego nie? Ktoś może z tego skorzystać, więc jestem jak najbardziej za. Jest to miejsce, do którego ludzie będą mogli przynosić odzież, buty, torebki czy inne rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku. A ludzie potrzebujący w każdej chwili będą mogli tu przyjść i wybrać sobie coś dla siebie zupełnie za darmo. Dary, które przyniósł pan Hubert, mocno wesprzą ludzi potrzebujących. W każdym mieście, nawet nie tyle, że w Jaworznie, ale w każdym mieście powinno być takie miejsce. Na pewno na plus jest to, że osoba naprawdę potrzebująca jest osobą, która się wstydzi. Ona nie będzie stała i nie będzie mówiła, możesz mi pomóc, tylko ona w ciszy gdzieś tam będzie przysłowiowo kombinować, jak sobie poprawić byt. Tutaj jest miejsce, gdzie po prostu taka osoba może przyjść. Nikt tutaj nie patrzy na ręce przysłowiowo. Może przyjść, może wybrać, co potrzebuje i zabrać. A myślę, że
nasze miasto ma potencjał na dużo większą, że tak powiem, liczbę pomysłów pomocowych. Ja już kiedyś rzucałem hasło nawet do Urzędu Miasta o lodówki. Po prostu marnujemy bardzo dużo żywności. Idą dzieciaki do szkoły, zamiast zjeść kanapkę czy dać komuś, często widzę koło szkół po prostu mnóstwo kanapek wyrzuconych. A można po prostu stworzyć taką lodówkę, zostawić coś, co ma oczywiście termin jeszcze przydatności, a wiem, że tego nie spożyje. Ktoś będzie szedł, będzie głodny, może zabrać, tak? Także myślę, że takie miejsca jak najbardziej powinny i mają prawo bytu w każdym mieście. W dalszym ciągu liczymy wraz z panem Piotrem i panem Dawidem na ludzi, którzy pomogą im utrzymać lokal. Drodzy Jaworznianie, wasze wsparcie tejże akcji jest na wagę złota. Bezcenne, ale jakże wspaniałe. To niesamowite miejsce, które znajduje się na ulicy Sienkiewicza 10, jak i jedyne w naszym mieście, zaczyna nieść pomoc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Ja naprawdę zachęcam, podpisuję się pod takimi inicjatywami, rękami, nogami. Naprawdę zachęcam, bo byłem, zobaczyłem, widzę, że to funkcjonuje. Widzę, że jest naprawdę tutaj porządeczek, jest wszystko poukładane działami, damski, dziecięcy, męski, osobne regały na buty. Myślę, że każdy naprawdę w chwili obecnej, czasy są jakie są, nie wiadomo co czeka nas jutro, a może ja tutaj kiedyś będę potrzebował, tego nie wiemy, tak? A można przyjść naprawdę skorzystać, można oddać, można zabrać. Dziękujemy panie Hubercie za okazane serce i wsparcie akcji. Szczyt podwyżek na stacjach benzynowych jest już za nami. Mimo spadku cen ropy, kierowcy nie mają co liczyć na tańsze tankowanie. Na krajowym rynku paliw, w przypadku cen hurtowych czy też detalicznych, na początku sierpnia nie widzimy jeszcze większego wpływu tych obniżek z giełd naftowych światowych. Ceny raczej utrzymują się na wysokim poziomie. W przypadku rynku detalicznego widzimy stabilizację właściwie od kilku tygodni. Jest to stabilizacja szczególnie w przypadku benzyny na stacjach na poziomach bliskich rekordów z 2012 roku, a najbliższy czas raczej też nie przyniesie dużych zmian. Widzimy, że krajowi producenci nie są zbyt skłonni do dużych obniżek, ale też nie ma tego mocnego uzasadnienia, bo co prawda ropa w ostatnich tygodniach taniała, natomiast z drugiej strony mieliśmy nieznaczne osłabienie złotówki w relacji do dolara i ten czynnik walutowy trochę niwelował skutki tańszej ropy. Stąd też właśnie na krajowym rynku w hurcie i na stacjach widzimy stabilizację cen. W perspektywie końca wakacji nie spodziewamy się dużych zmian cen paliw, czy to na stacjach, czy w hurcie. Oczywiście z uwagą trzeba obserwować sytuację na rynku naftowym, bo ona potrafi być bardzo dynamiczna. Natomiast obserwujemy ostatnio taką próbę sił właśnie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi związaną z czynnikami podażowymi i popytowymi. Z jednej strony mamy właśnie rosnący popyt i ograniczenia w wydobyciu, z drugiej strony mamy zagrożenie związane z nową falą koronawirusa, więc tutaj spodziewamy się raczej niewielkich wahań w okolicach poziomu 70-75 dolarów. W tej sytuacji też na krajowym rynku raczej nie zobaczymy dużych zmian. Dobrą wiadomością dla kierowców może być to, że chyba już za nami ten okres największych podwyżek, więc w tym momencie jest perspektywa stabilizacji lub niewielkiej spadkowej korekty. Jeżeli chodzi o jakieś wyraźniejsze obniżki, to w najbliższym czasie chyba ciężko tego oczekiwać. Ewentualnie właśnie zupełne zniesienie ograniczeń ze strony OPEC Plus mogłoby doprowadzić do tego, że te ceny zaczęłyby spadać, natomiast trzeba też patrzeć na to, że jednak w ostatnich latach inwestycje w wydobycie były na bardzo niskim poziomie, więc tym samym ta produkcja też nawet w pełni już realizowana przy wzroście popytu, przy takim tempie wzrostu gospodarczego, jak notujemy choćby w tym roku, może być niewystarczająca do tego, żeby ceny na stacjach wyraźnie spadały, więc takie poziomy poniżej 5 zł w perspektywie najbliższych miesięcy, być może nawet lat, jeżeli nie zajdzie znowu sytuacja taka jak choćby wstrzymanie gospodarki na całym świecie, to są mało prawdopodobne. Na zakończenie zapraszam Państwa na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Od 2010 roku śledzę losy populacji barszczu sosnowskiego w Chaszczach przy ulicy Mostowa. Jest kilka filmów na ten temat. Kiedy było tam ponad 30 osobników tej bardzo groźnej rośliny, informacje o jej występowaniu zignorowano. Zatem gatunek, jak ma to w obyczaju, dojrzał
i dostarczył do gruntu ponad 1 000 000 zdolnych do kiełkowania owoców zwanych nieupkami. Był taki czas, że stanowisko niemalże zlikwidowano, ale nie zupełnie. Od tamtego czasu co pewien czas odnotowywałem rozwijanie się siewek tego gatunku. W tym roku wybrałem się tutaj dopiero w piątek 13 sierpnia. Nie musiałem długo przedzierać się przez gęstwinę, aby napotkać dwa owocujące osobniki, które wzbogaciły tutejszy glebowy bank nasion o kolejne kilkadziesiąt tysięcy nieupek. Nowe pokolenie powinno pojawić się już w przyszłym roku, a kolejne kwitnące giganty najpóźniej za 4 lata. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyrastające siewki wyrywać zanim dorosną. Tylko nie wiem, czy jest ktoś, komu by się chciało chcieć. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro.